czas kwarantanny był czasem właściwie odpoczynku, muszę powiedzieć. No oczywiście odpoczynku zawodowego, bo nie było prób, bo nie było spektakli, bo nie było koncertów, choć odbyły się w moim przypadku takie dwa piękne wydarzenia, jakim była gala dla Metropolitan Opera, gdzie śpiewaliśmy z moim mężem w duecie, a także mój koncert, recital solowy, streamingowany przez Teatr Studio, który Państwo mogliście zobaczyć online, na żywo. Także to były niesamowite przedsięwzięcia, zupełnie coś nowego, zupełnie coś niesamowitego. Brak publiczności, brak kontaktu, brak tej chemii, która się wytwarza specjalna podczas spektaklu operowego czy koncertu. Przedziwna, tak jak teraz nagrywam się również dla Państwa, widzę się w ekranie, więc to było jakby trochę śpiewanie dla samej siebie. Często zaskakujące, bo właściwie nigdy się nie oglądamy, nie śpiewamy do lustra i nie oglądamy siebie, swojej mimiki i jak wykonujemy coś w operze, także przedziwna sytuacja. Oprócz tego był to czas pracy, jeśli chodzi o obowiązki domowe, tak jak zbiegło się to oczywiście z porządkami wiosennymi, ze świętami wielkanocnymi, także czyściłam dom od piwnic po strych. Oprócz tego zaczęłam rzeczywiście wygotowywać przeróżne potrawy. Zawsze gotuję, bo chcę, żeby moje dziecko jadło zdrowo i dobrze. Ale rzeczywiście tu było troszeczkę więcej czasu na jakieś tam wymyślanie, szukanie różnych przepisów i smakowania nowych smaków, nowych potraw. W związku z tym zainteresowanie było niesamowite ze strony Państwa. Prośba o przepisy i narodził się tutaj pomysł i propozycja wydania książki kucharskiej, więc miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze i pojawi się taka pozycja, taka książka, miejmy nadzieję, pod koniec tego roku, związana rzeczywiście z kuchnią, ale i z operą. Będą to przepisy zainspirowane operą, zainspirowane konkretnym dziełem, konkretnym miejscem, w którym dana opera nie tyle została napisana, gdzie akcja danej opery dzieje się. Także myślę, że w związku z tym, z tą kwarantanną narodziły się rzeczywiście coś nowego, zupełnie innego i mam nadzieję, że się to Państwu spodoba.